Okazało się, że trzeba tylko chcieć i już można lecieć na Karaiby. Anna Lewandowska poleca lewatywę z czosnku. Chirurg przyłapany na podpisywaniu swoimi inicjałami wątrób pacjentów. Obraz Picasso sprzedany za ponad 100 tysięcy złotych. No i pierwszy film z ponad 10 miliardami wyświetleń na YouTubie. No, takie newsy dziś, tradycyjnie, czyli same dobre wiadomości w naszym programie. Ja nazywam się Adam Feder i zapraszam. Na początek bardzo dobra wiadomość, świetna. Trzeba tylko chcieć i się odważyć i można lecieć na Karaiby. Naprawdę. Jest taka celebrytka, która dużo czasu spędza na Karaibach ostatnio. No i jakiś fan zapytał ją, jak to się robi, że tak się tam lata cały czas, odwiedza te egzotyczne kraje. A ona na to, że bilety nie są wcale takie drogie, więc tu cytat, naprawdę można znaleźć bardzo korzystny deal. Trzeba tylko chcieć i się odważyć. No to kochani, no to co my teraz robimy? No siadamy wygodnie, tak zamykamy oczy, skupiamy się i tak bardzo chcemy, tak bardzo, bardzo się odważamy. No i co? No i cyk! I jesteśmy na Karaibach. Nie wiem, czy wszystkim się udało, czy wszyscy wystarczająco mocno chcieli i wystarczająco mocno się odważyli. No ale z tymi, którym się udało, to widzimy się tuż po programie, tam przy tej budce z homarami i kawiorem tam. O, tu gdzieś będę, a potem sobie poleżakujemy. Tylko pamiętajcie, żeby się kremem z filtrem posmarować dobrze i kąpielówki założyć. Żeby już tak zamknąć ten wątek celebrytów, no to wpis, który wywołał wielkie poruszenie, oburzenie, ja nie wiem dlaczego, to od razu zaznaczam. Anna Lewandowska poleca doskonały sposób na pozbycie się pasożytów. Należy sobie zrobić lewatywę z czosnku, czytamy na jej stronie. 2-3 ząbki czosnku utrzeć lub zmiksować z jedną szklanką wody letniej, wprowadzić powoli do... Wiadomo, gdzie to należy wprowadzić, to ja nie będę może... Panie, daj pan spokój! Teraz Wielka Brytania. Chirurg został przyłapany na podpisywaniu swoimi inicjałami wątrób pacjentów, donosi BBC. Wyobraźcie sobie, jakie było zdziwienie tych lekarzy, którzy otworzyli tych pacjentów, patrzą, a tu wątroba podpisana. Chciałem złagodzić stres, jaki odczuwałem podczas wielogodzinnych operacji, wyznał lekarz w trakcie śledztwa. No. To tak to właśnie jest, jak się okazuje, że ktoś kroi pacjenta i nagle czuje stres. No i cyk, parawka, Tony Halik, tu byłem. Jest już pierwszy film, który przekroczył 10 miliardów odtworzeń na YouTubie. No i zgadnijcie, co to może być za film? No nie Despacito, które obejrzano 7 miliardów 700 milionów razy, ale uwaga, Baby Shark! Piosenka opowiadająca o dziecku rekinie, mamie rekinie oraz tacie rekinie. Na świecie mieszka niecałe 8 miliardów ludzi, a tę piosenkę Baby Shark obejrzano ponad 10 miliardów razy. To wyobraźcie to sobie. Piosenkę, która nie ma absolutnie żadnego sensu. Dziecko rekin, mama rekin, tata rekin, tuturu tutu tutu. Tuturu tutu. Tutu. Panie, daj pan spokój! Teraz wiadomość, która bardzo mnie ucieszyła. Otóż okazało się, że ta świnia, która maluje, Picasso się nazywa, zainkasowała właśnie ponad 100 tysięcy złotych za jeden obraz. Nabył go jakiś niemiecki miłośnik sztuki. Opiekunka tej świńskiej malarki poinformowała, że ten obraz wart był swojej ceny, bo świnia malowała go przez kilka tygodni. A dlaczego to jest taka dobra wiadomość dla mnie osobiście? No to ja wam zdradzę, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja tu, kiedy nie nagrywam programu, to czasem sobie maluję tutaj w tym studiu, jak ta świnia. No i mam nawet kilka, to wam pokażę. Za 50 tysięcy oddam. Ludzką ręką namalowane, a nie racicą. Więc na pewno warto. No to co, no to jesteśmy umówieni, no i widzimy się tradycyjnie za tydzień.
No chyba, że ktoś kupi ode mnie ten obraz, to ja wtedy lecę od razu na Karaiby do tej celebrytki, no i wtedy nie będzie programu.